Witam Was serdecznie. Dzisiaj mam dla Was przepis na tradycyjną babkę cytrynową. Zaczynamy od utarcia masła razem z cukrem na puszystą masę. Dodajemy również szczyptę soli. Gdy masło będzie dobrze utarte, dodajemy sok z cytryny oraz jajka. Najlepiej jajka dodawać pojedynczo. Teraz mieszamy mąkę razem z proszkiem do pieczenia oraz skórką z cytryny. I powoli dodajemy do ucierającego się masła. Gotowe ciasto przekładamy do formy. W moim przypadku jest to forma silikonowa. Wystarczy ją tylko zmoczyć wodą przed napełnieniem ciastem. I tak przygotowane ciasto wkładamy do piekarnika i pieczemy około 40 minut w 180 stopniach. Po upieczeniu ciasto odwracam tylko na kratkę, nie wyciągam go jeszcze z formy, zostawiam tak do całkowitego wystudzenia. Żeby ciasto ładnie wyszło z formy, to naciągam sobie ją tak po bokach i potem ostrożnie podnoszę do góry. Na sam koniec przygotujemy jeszcze lukier. Cukier, puder mieszamy z sokiem z cytryny i polewamy nim babkę. Wierzch posypujemy kolorowymi perełkami. Ja użyłam do dekoracji jeszcze kilka marcepanowych jajeczek. Oraz kwiatki z papieru ryżowego. No i babka gotowa, taka naprawdę tradycyjna, jak kiedyś robiły nasze babcie.